Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście coś na temat zwierciadła Kozyrewa. To jest bardzo ciekawa historia i związana z takimi zagadnieniami, można by powiedzieć, czasoprzestrzeni, bo zwierciadło Kozyrewa otworzyło przed nami jakiś taki nowy sposób patrzenia na samo pojęcie zarówno czasu, jak i przestrzeni, bo badania przeprowadzone na ten temat wykazały coś takiego ciekawego, że ten sam czas jest tak jakby subtelnym rodzajem nieznanej nam dotąd energii. No, idąc w ogóle dalej, jak każdą energią, i tutaj oczywiście możemy też ją formować, modulować możemy, praktycznie w każdy dowolny sposób, i dzięki temu możemy uzyskać niezwykle zaskakujące rezultaty. No, jakie to te rezultaty mogą być? No, ano, właśnie ten temat chciałbym Wam troszeczkę przybliżyć. No, chciałbym, żebyśmy zapoznali się troszeczkę z takim odkryciem genialnego rosyjskiego astrofizyka. Ów astrofizyk, czyli Mikołaj Aleksandrowicz Kozyrew, był, szczerze by można powiedzieć, geniuszem, naprawdę geniuszem swoich czasów. Od samego w ogóle początku interesowały go prace między innymi Einsteina, głównie jeżeli coś chodziło o pojęcie czasu. Więc Kozyrew postanowił sprawdzić, czy z pozoru niefizyczny czas można by przekształcić w ogóle w jakąś taką zagęszczoną energię, a następnie nadawać jej kierunek i jakieś odpowiednie działania do wykonania. No i w tym też celu zbudował, przepraszam, słynne już zwierciadła, a wyniki, jakie uzyskał, przerosły w ogóle, szczerze mówiąc, najśmielsze oczekiwania. No więc jak to z tymi zwierciadłami było? No wbrew pozorom te zwierciadła nie były jakąś bardzo zaawansowaną, rozbudowaną machiną, bo sama konstrukcja tych zwierciadeł składała się z aluminiowych płaszczyzn. No i te płaszczyzny na kształt takiej cylindrycznej spirali miały w środku umieszczony laser. Tak naprawdę konstrukcja dosłownie kondensowała i zaginała czasoprzestrzeń. To jest też ciekawe. Oczywiście ona ją kondensowała i zaginała tą czasoprzestrzeń, ale nie na tyle, ile zamieniała, a może bardziej modulowała czas w postaci energii, którą następnie można było wysłać lub przekazać w formie jakiejś wiadomości. No i Kozyrew wykonał udany eksperyment i potwierdził pozytywnie, potwierdził to zjawisko ze swojego laboratorium w Nowosybirsku. 18 grudnia 1991 roku wysłał on wiadomość w postaci takich danych czasoprzestrzennych do Europy i Azji, gdzie znajdowały się takie same zwierciadła, a ich konfiguracje były praktycznie ustawione do odbierania energii. No i co ciekawe, ciekawe jest to, że ten eksperyment po prostu powiódł się. I szczerze mówiąc, wyniki tego eksperymentu były jednoznaczne, że Ziemia jest otoczona polem informacyjnym, gdzie każde zdarzenie, począwszy od spadającej kropli rosy, podtarcia nosa przez jakiegoś londyńskiego taksówkarza, a kończąc na wybuchu wulkanu w Azji, jest po prostu zapisywane. Każda, najmniejsza, wydawać by się mogło nic nieznacząca chwila, zostaje praktycznie stale zapisana do nieskończenie wielkiej przestrzeni i do wielkiej takiej biblioteki, a tą biblioteką jest właśnie czasoprzestrzeń. Żeby było ciekawiej, ta biblioteka nie kończy się tylko na Ziemi.
bo pole informacyjne otacza praktycznie wszystkie planety naszego Układu Słonecznego, łącząc się tak samo ze Słońcem, z galaktyką i praktycznie z całym kosmosem. Tak więc wszystko praktycznie, co się dzieje, nie przepada z biegiem czasu, a zostaje zapisane na wieczność. Czasami nam się może wydawać, że coś po prostu przepada, znika, że kogoś nigdy w życiu już nie zobaczymy, a potem jakoś tak dziwnie się zdarza, że ten ktoś znowu staje na naszej drodze, chociażbyśmy się tego w zasadzie w ogóle nie spodziewali. Co w ogóle ciekawe, to nie jest to w ogóle jakaś nowa wiedza, bo ludzkości w ogóle od wieków znane są takie pojęcia jak kroniki Akaszy, które mówią dokładnie o tym samym, lecz bardziej w jakimś takim duchowym wymiarze. Również, żeby było ciekawiej, sam Tesla twierdził, że każdy jest otoczony uniwersalnym rdzeniem wiedzy, do którego w każdej chwili możemy się jakoś tak podpiąć i możemy z tego centrum korzystać. To samo w ogóle twierdził Kozyrjew, nic więc w ogóle dziwnego, że następnym etapem jego badań była integracja ludzi właśnie z tym polem. No i naukowiec postanowił sprawdzić, jak ludzie będą reagowali na to właśnie zwierciadło. Postanowił właśnie rozbudować odpowiednio to urządzenie, no i zaczął manipulować tą energią czasu. Ludzie podczas przeprowadzanych eksperymentów doznawali naprawdę najprzeróżniejszych wrażeń. Niektórzy mówili o stanie boskiej błogości, gdzie jakieś takie, no, nie wiem, uczucie miłości opiewało ich umysł, ich ciało. Inni z kolei doznawali zjawiska znanego jako OBE, czyli wychodzili z siebie, wychodzili tą świadomością, z całą świadomością, z ciała fizycznego. W ogóle też zaobserwowano przypadki telepatii, telekinezy, przebłysków przyszłości lub przebłysków przeszłości. Niektórzy również, żeby było ciekawiej, doznawali takiego samouzdrowienia, można by powiedzieć. W ogóle Kozyrjew był bardzo zafascynowany wynikami i zaczął manipulować z tą konfiguracją urządzenia. Postanowił sprawdzić, jak zachowają się badani, kiedy z ustawień na energię pozytywną zmieni się na energię negatywną. No, wyniki oczywiście nie były jakimś zaskoczeniem, bo badani dostawali ataku paniki, niezrozumiałego lęku, strachu. Działo się tak, ponieważ w ogóle lustra były skonfigurowane w taki odpowiedni sposób, tak aby wewnętrzny strach badanego kondensował się na granicy zwierciadła, ukazując ciemną stronę naszego jestestwa. No, Kozyrjew zrozumiał, że ludzie doznają takiej swoistej transformacji, gdzie czasoprzestrzeń zostaje przekształcona indywidualnie do każdej osoby. Zwierciadła do dzisiaj w ogóle używane są przy pracy z ludźmi z jakimiś zaburzeniami psychosomatycznymi. Dzięki w ogóle zobrazowaniu strachu pacjenci mogą lepiej zrozumieć ich wewnętrzne problemy. Eksperyment Kozyrjewa wykazał, że każdy z nas może w każdej chwili podpiąć się do uniwersalnego źródła jakiejś nieskończonej wiedzy i korzystać z jej zasobów. To jest też ciekawe. A co za tym w ogóle idzie? Stosując odpowiednie metody, ludzkość może skorzystać już dziś z wiedzy samego wszechświata. No, jednak niestety dzisiejsze społeczeństwo jest, delikatnie mówiąc, zmanipulowane przez taki niewolniczy system. Nie zwraca uwagi na możliwości zwierciadła Kozyrjewa, a przynajmniej nie wszyscy na to zwracają uwagę. Jednak, szczerze mówiąc, z dnia na dzień coraz większa liczba społeczeństwa wybudza się z takiego snu. Każdego dnia praktycznie można by powiedzieć, że świadomość populacji rośnie i tak naprawdę tylko kwestia czasu, jak korzystanie z tych wspomnianych przeze mnie kronik Akaszy, no i to będzie tak naprawdę z biegiem czasu na porządku dziennym, tak mi się po prostu wydaje. Szczerze mówiąc, nie będę nawet próbował opisać tego
co ta wspomniana przeze mnie uniwersalna biblioteka wszechświata może skrywać. Ale myślę, że czas tak szybko leci, a my tak coraz bardziej stajemy się świadomi, że do tego tematu sami dojdziemy. Serdecznie pozdrawiam, będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach oczywiście pod tym filmikiem zamieścicie kwestie związane z tym, co myślicie na temat zwierciadła Kozyrjewa. Oczywiście będę wdzięczny za wszystkie lajki, za kwestie związane z subskrypcją, bo jest to też fajne. No i rozsyłajcie oczywiście ten filmik do znajomych, bo przez te komentarze dużo ciekawych wniosków może się pojawić, dużo ciekawych, intrygujących rzeczy może się, szczerze mówiąc, przed nami odsłonić. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.